8 października, Wałyczyk jesteśmy, tutaj pan, nasz gospodarz, pan Topolewski i kolega Borysa, tutaj mamy Borysa, prawda, tutaj moją dymiarkę, tam jest Grzesiu i jego One GoPro napędzik i Revo 2, tak? Revo 2, tak? Uśmiechnięty Grzesiu, a dalej leży mój nukleonik. Wiaterek na razie taki sobie, kurczę, pod, powiedzmy, no niecałe 3 meterki. Gdzieś tutaj wskaźnik jest. Aha, tutaj jest. Tutaj. Plan jest taki, że lecimy do Brodnicy. Borys tam będzie coś fotografował. A my z Grzesiem tak kurtuazyjnie będziemy sobie pyrkać wycieczkę taką. Tu już odpala ćwierka. Borys już poleciał, a tutaj Grzesiu uśmiechnięty, gotowy na swoim wózeczku do lotu. Wiaterek jest taki do przyjęcia. No 2,5, coś koło tego. Zostawiamy tutaj pana Topolewskiego i startujemy. No, Grzesiu się szykuje do lotu. Odwieczny problem złapać taśmy, dlatego przydaje się patent jabłkowy. Ładnie to sprosanęło. Revo idzie pięknie. Wystartował Grzesiu. Teraz ja. Musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione indie. Balla insieme a me, balla. Come prima e più di prima t'amerò. Una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà. Canta insieme a me, balla. Hey, hey. Come prima, più di prima. Sarà quel che sarà.
balla, balla. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Quando tu verrai, dimmi quando, 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 l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 l'anno, il giorno e l'ora in cui tu mi bacerai. No, wylądowaliśmy, tutaj Grzesiu już składa swoje piórka. Panie Grzegorzu, tak. Proszę trochę wrażeń z dzisiejszego lotu. Było pięknie, super było. Super było? Tak, i był dobry nauczyciel. Och tam. Ale serio. Jak tam, nie baliście się w powietrzu? Ja zawsze codziennie się boję. Grunt, że fajnie, calutko, skrzydełko się sprawdziło. Tutaj pan Topolewski i jego syn, o ile dobrze pamiętam, prawda? Zobaczymy teraz spalanko, jak tam było. Kolega wlał 14, mówi. 4,5 zostało. 2 godziny i 1 minutę w powietrzu, czyli wychodzi jakieś powiedzmy 5 na godzinkę. Idziemy teraz, zobaczymy u Łukasza, jak będzie. No teraz Łukasz nam się podzieli tutaj swoimi wrażeniami z lotu. Tutaj jego super buranik. Spójrzmy przy okazji, ile tutaj spalił. No, mówi, że wlałeś ile, Łukasz? Było zatankowane 10,5 litra. Według GPS-a przeleciane 2 godziny 15 minut. Paliwa jest w tej chwili takie dobre 4,5 litra, czyli wychodzi, że spalił około 6 litrów na 2 godziny 15 minut. No to bajka, to jest bajka. Poniżej 3 litrów na godzinę. No. Co prawda, na buranie jestem troszeczkę niedoważony w dolnej wadze i myślę, że to dlatego, ale z drugiej strony trymery odpuszczone przez większość lotu i lot na speedzie. No. By wychodziło, że około 2,5 litra to tak na spokojnie wychodzi przy normalnym lataniu. I jak się w ogóle leciało? Świetnie. No to świetnie, super. Bardzo dobrze. Jestem pod dzikim wrażeniem, że w ogóle tak fajnie, bo na początku myślałem, że będzie nie halo, ale było bardzo fajnie. I duża zasługa kolegów, że jak się leci w kilka osób w taką pogodę, no to zawsze tam serce rośnie, bo człowiek wie, że ma jakieś zaplecze, gdzieś z boku jest ktoś. A jakby co, to się zgubią wszyscy. Chociaż, to trzeba powiedzieć, patrzę, że natknęliśmy się na jakiegoś dzikiego, pojedynczego pepeganta na niebieskim Nemo.
jakiegoś miejscowego gdzieś, który chyba tam latał z tamtych okolic gdzieś w połowie drogi. Nie wiemy, kto to był, co to był. Także, jeśli byśmy się zgubili, to zawsze się znajdzie ktoś, kogo się spotka po drodze. I to dobrze. No i właśnie. I o to chodzi, o to chodzi. Teraz idziemy do mojej trajeczki. Zobaczymy, ile spaliło. Czyli było generalnie super. Tak, było superowo. Kit maliny. O to chodzi. To robią duzi chłopcy, proszę pana. Ja wlałem na lot dyszkę, zostało 2 literki, czyli 8 literków spalił. Zaraz zerkniemy na dane z lotu. Byłem w powietrzu 2 godziny, 2 minutki. Przeleciałem łącznie 96, no powiedzmy 97 km. Średnia 47,7. No, większość trasy zrobiłem na odpuszczonych trymerach. No i co chwilę robiłem kółka, bo kolegów akurat troszeczkę wyprzedzałem. Ale było very, very super. Wylądowaliśmy bezproblemowo na łące tutaj państwa Topoleskich, gdzie imprezy Czesiu organizuje. Także pozdrawiamy też Czesława. A teraz jesteśmy sobie w altance, popijamy sobie po locie i ich tutaj opowiadamy, jak to było, co było i tak dalej. Nie, jacyś tam sąsiedzi, tak jakby tu przyszedł sąsiad i powiedział tam powiedzmy coś, nie? No i ja przede wszystkim wyłączyłem napęd.